paczki. Nie wiem, czy się wypowiadałeś już na ten temat, czy nie, ale co sądzisz o tym, że Maja Staszko zawalczy High League tak z Wiesz co? Malikiem Montaną na czele, Wiem, że ona jako zawalczy. seksistą? No tak, ja uważam, że. Znaczy, ja już wiedziałem. Ja już mniej więcej mam to przetrawione. Nie było takiego wow. Bo takie wow to ja miałem 2,5 miesiąca temu, jak się o tym dowiedziałem. No, był to dla mnie szok. To, że ona była skłonna zawalczyć w jakiejś federacji, ja mniej więcej się domyśliłem po takiej rozmowie, którą my mieliśmy właśnie tutaj. Znaczy, na drugim kanale ja z nią rozmawiałem. Coś jej tam mówiłem o właśnie o free fightach i ona kategorycznie nie zaprzeczyła. Powiedziała, no, że ona w sumie lubi sport, że coś tam. No to mówię, no pewnie jest do kupienia. Dziwi mnie to, bo ona jako osoba, która widzi wszędzie pogwałcenie praw kobiety, walczy w federacji, w której twarzą jest człowiek, którego nieraz krytykowała. Są zresztą, jednak chyba jeszcze są nadal posty, nie wiem, czy skasowała, czy nie, ale widziałem screeny jej wpisów na Instagramie, jakim to nie jest seksistą, jaki to nie jest obrzydliwy. To o nim samym. Zresztą nagrała kiedyś dedykowany film o konferencji High Liga Natsu Lexi, o pierwszym. I strasznie tam się wypowiadał Malik Uzno, że to jest mobbing, że to jest wykorzystywanie seksualne, że to jest molestowanie, to co on robi. Co on o tym pilocie powiedział. Więc ja mam taką teorię, że ludzie, którzy mają takie kurwa, takie myślenie, że wszystko powinno być równe, jeśli ty pracujesz 8 godzin, a ja pracuję 8 godzin, to powinniśmy mieć takie same pieniądze. Jak to może być, że Lewandowski ma zegarek za 1 000 000 złotych, a nie wiem, a ktoś, kto sprząta śmieci, go nie ma. To zazwyczaj takie gadanie kończy się w momencie, kiedy te osoby mają więcej niż średnia. Czyli jeśli zarabiasz 2 000, to myślisz, kurwa, ten co ma 1 000 000 powinniśmy mieć po pół, a jak ty już będziesz miał te 300 000, to nie uważasz, że masz się podzielić z kimś innym. A Maja Staśko sama zadeklarowała, że 40 000 z wypłaty przeznaczy na dwie fundacje po 20 000. Podejrzewam, że zarobi dużo więcej niż te 40 000. Więc zarobi, już sam fakt, że zarobi te 40 000 plus, świadczy o tym, że dostaje całkiem nierealną stawkę, jeśli chodzi o 9 minut pracy w oktagonie, a czasami mniej, jak w moim przypadku, w momencie, kiedy pielęgniarki dostają, nie wiem, nie chcę źle powiedzieć, ale 3000, 4000, nie wiem ile zarabiam, więc nie chcę źle powiedzieć, ale ktoś, kto zarabia 3-4 000 za cały miesiąc pracy, więc ona sama dołączyła do grona osób, które jeszcze parę miesięcy temu dla niej były zawodami przepłaconymi i nie powinni nigdy tyle zarabiać. Więc jest to, tak jak on mówił, że dostaje 70 000. No czyli 40 dostanie dla siebie. Powiem ci tak, 40 000 mało zawodników profesjonalnych w Polsce zarabia za walkę, którzy trenują całe życie. Więc no, ja też rozumiem, że stawki są trochę odrealnione. Też rozumiem, że tu się za walkę nie płaci, a za show. Ale za show też się płaci w piłce nożnej. Więc Lewandowski, którego tutaj mam na pulpicie, jak ma zegarek za bańkę, i Malik, który tam zresztą będzie siedział, który też robi show na koncertach, robi muzykę, też ma zegarek za bańkę. No, kurwa, no dziwne to jest, dziwne to jest. Więc no, Maja Staśko, wielka feministka, no, daj spokój, no. Tak wygląda. To jest dobry przykład. Ja się cieszę, że coś takiego było. Dużo osób mówi, no, a nie czujesz, że pośrednio czy bezpośrednio się przyczyniłeś do tego, żeby ona została wypromowana? Czy tego żałujesz? Jak najbardziej tego nie żałuję, bo to jest dobry przykład, bo jeśli nie jej by zapłacili 50 czy 80 000, zapłaciliby to komuś innemu, a to jest dobry przykład, że osoby, które kurwa mówią od rana do wieczora, piszą, nagrywają o jakichś kurwa zasadach, o jakichś nierównościach, sami jak mają możliwość, to korzystają z tych nierówności. Okej, okay, a na koniec chciałbym dodać tylko, że jebać Murana i Fagatę. Dzięki. Dzięki.